witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Nazywam się Piotr Bugała. Jesteśmy po weryfikacji wyników. W tym roku takie wyniki 2020 osiągłem. Wicemistrza Polski w GMP. Wicemistrza Polski w C kategorii. Pierwszego wicemistrza Polski w GMP i w C kategorii i pierwszego przodownika B kategorii. I bodajże, nie wiem, nie chcę tam, 10, 15, gdzieś intermistrzostwo. No. Ale szczególnie tu się skupiamy na GMP i C kategorii. Pierwszy wicemistrz GMP, pierwszy wicemistrz w C kategorii, pierwszy przodownik B kategorii. Chciałem zaprezentować drużynę tych gołębi, co się przyczyniły do GMP też były liczone, bo typowałem te gołębie. Szczególnie tu mam w ręce gołębia o numerze PL0153, 17 rok, 31-39. Co mogę powiedzieć? W tamtym roku był to najlepszy samiec oddziału, jako dwuletni gołąb. I bodajże, jak się nie mylę, szósty lotnik rejonu. W tym roku 7 z groszem ma do C kategorii. Kapitalny gołąb. Jego dziadek u mnie był najlepszym dwa razy lotnikiem oddziału. Następnego gołąbka do C kategorii, co liczony był na 2020, do pierwszego wicemistrza Polski. Gołąbek PL0153 2652. A co to jest? Jedyny dziecko, co lotuje, córka Jaguara. Ten gołąb w tym roku jest do C liczony, ale w tamtym roku też ten gołąb non-stop mi kapitalnie na masę tysięcy siadał gołębi. I w tamtym roku piąty, szósty, siódmy to nie to, na rejon. Nie gadajmy już o oddziele, o masę tysięcy gołębi. Już wnuki Jaguara kapitalnie sobie dają radę. No, to był mój jeden z wybitniejszych gołębi. Jak to ten właściciel, co wziął tego gołębia, wiadomo, tego gołębia już w Polsce nie ma, to za jeden rok najlepszy gołąb świata. Podkreślam, za jeden rok, 7 lotów, 3,80 konficyt w jednym roku. Kapitalny gołąb, brakło parę kilometrów albo co, żeby wchał. Miałem go przyszykowanego na maraton, ale okręg odwołał ten maraton. Szkoda, no może by był olimpijczyk złoty, no ale jeszcze może się kiedyś szczęście uśmiechnie. No. Zaprezentujemy jeszcze następne gołąbki do C kategorii. Następnego gołąbka do pierwszego wicemistrza, co chcę zaprezentować do C kategorii, jest gołąbek PL0153, 18 rok, 466. Co to, ja na niego mówię Fox, bo jego ojciec, raz mi antenę, to by był pierwszy na rejon, na 500 km, kapitalnie mi siada. Do 500 km, 300 czołowo, 500 czołowo. Fox na niego, ja tego dziadka odkupiłem z Holandii. To był na narodowych lotach. Dziadek jego jest oryginalny, sprowadzony w tym roku, 10 lat ma. Kapitalny, piękny samiec. A jeszcze, żeby z matki strony, to też nie powiedziałem, tą matkę straciłem od Darka Maciszewskiego na treningu. I to takie połączenie wyszło. Fox razy Darek, ale ja myślę, tu też mózgiem był, bo to Fox był pstry, ojciec jego. Pstry, ojca mam, a dziadka, mówię, odkupiłem, bo szczególnie chcę taki gołębi się dochować. Do drużyny też liczony jest, kapitalny, leży w ręce, 466, to jest dwuletni gołąb, to jeszcze pożytek będzie na kilka lat. Następnego gołąbka, co prezentuję, o numerze PL0344 4632 18 rok. Co to jest za gołąbek? To jest prezent od mojego przyjaciela Tomka Czaplińskiego. Jak się nie mylę, czy ojca, czy matkę odkupił ze wspólnego gołębnika z zagranicy. Potężna, zbudowana samica. To z ojca strony albo z matki to jest Hendewert. Po oryginalu. To jak się nie mylę, no. Tak jest. Po oryginalnym gołębie. Piękna samica, na 10 tysięcy też bodajże, jak się nie mylę, siadła pierwsza na rejon z wyprzedzeniem. Siedzieliśmy tu, zawsze mam tyle kibiców, 10-15, siedzimy, mówię, jest gołąb z 500. Ale nie wiedziałem, że ten siedział już odbity w zygarze. Przegapiliśmy go nawet, no. Kapitalny gołąb, też do drużyny liczony, no. Tomek też drogie gołębie kupuje, no i taki z drogi, dobry gołąb. Dobry trener
i liczona jest do pierwszego wicemistrza Polski do C kategorii. Może ze trzy zaprezentujemy te moje gwiazdy, cztery gołąbki, o. Szczególnie cztery. Jeszcze zaprezentujemy te gołębie takie moje wybitne. Następnym gołąbkiem, tą C kategorię my tam zamkli. Następnym gołąbkiem, co chciałbym się, to jest też prezent od mojego kolegi Suchińskiego Zdzisława z Pyskowic. Co mogę, to był najlepszy w tamtym roku gołąb jako lotnik, choć jeden lot mi wyleciał, bo zegar mi się spalił. Najlepszy lotnik rejonu, bodajże gdzieś 25 tysięcy gołębi zgłoszonych. W kategorii, co nowa kategoria, czwarty gołąb polski. W H kategorii, jakbym wystawił tego gołębia, bo się pomyliłem, by był najlepszym gołębiem w H kategorii polskiej. Ten gołąb. Miał 16 bodajże, przecinek 31, jak się nie mylę. Kapitalna samica. W tym roku też była bodajże pierwsza z maratonu. Brakło 5 gołębi, mi się wtedy ta nie odbiła. Szkoda, bo w tym roku ma do C chyba za 2 lata 28. Bodajże jeden lot ma zwalony, ten co wtedy mi się tipę spalił. No. Średniej budowy samica, ale robi robotę. Szczególnie upał pod wiatr, czołowe 500, 700. Z Brukseli, pierwsza czy druga. Druga w strefie była z Brukseli, ponad 1000 km w tamtym roku. Następnego gołąbka chcę zaprezentować PL0153-6112. Co ja mogę o tym gołębiu powiedzieć? To jest samica, siostra, praktycznie bez nogi dostałem, kolega ma w Gliwicach, super gołębie daje. Ja na nie Pawłowskie mówię. Pawłowski w tym roku, jak się nie mylę, trzeci jest chyba w GMP w Polsce. Sparowałem samca, samicę, dwa gołębie, nie trzeba być alfą i omegą. I wydały mu dwie córki, kapitalne. Obydwie córki do mistrza Polski były liczone w 2018. 6111, a to jest 6112. Jako młody gołąb z Pyrzyc, ten gołąb siadł czwarty na okręg Katowice, 412 km. Już miał predyspozycję, że umie wygrywać. W tamtym roku i do B liczona, i do kapitalny, do 500 km fantastycznie siadasz, non-stop szpicę na rejon. No. Rodziców mam, do końca życia nie rozparuję, bo super gołębie mi daje. Zaprezentuję może ostatniego gołąbka. Kapitalny gołąb o numerze PL0153, 18 rok, 471. Ja jeszcze popatrzyłem w zeszycie, z czego ten gołąb się wywodzi. Ja patrzę, kiedyś w 12 roku Drapa robił aukcję. W Sosnowcu czy gdzieś. Pojechałem na tą aukcję. Mówię, patrzę, sami bogaci ludzie, mówię, tu się gołębia chyba nie kupi. Ale od razu pociągłem, jak to mówię, z grubiej 2000 zalicytowałem, po raz drugi, trzeci i kupiłem matkę tego gołębia. Wnuczkę Karla i Flica. Sparowałem z Grimę, Haraldem, od Haralda Grimego, 404, Tomkowi go dałem go. Super gołąb, super gołębie mi dał. 404, sam był czwartym lotnikiem H kategorii w okręgu Katowice. To tu jest tak, Drapa nałożony na Grimego Haralda gołąb. Co ten gołąb? Bodajże na 20 tysięcy siadł czwarty. W tym roku parę razy szpice na kilka tysięcy, na rejony. Ja już nie biorę oddziałów, o wyniki na masę. W tamtym roku nas lotowało w rejonie Radzionkowski 430 hodowców. No to jest nie jeden okręg. Tak w Polsce tyle ma hodowców. No. Kapitalny gołąb, no, super ułożony. Też będę miał pociechę, bo to ma samica dopiero 2 lata. No. Na masę tysięcy też mi parę razy siadła szpice. No. Też do GMP zawsze typowałem takie gołębie, no bo wiadomo. Następnego gołąbka, co chcę zaprezentować, o numerze PL0153, 15 rok, 2029. Jego brata sprzedałem do Chicago o nazwie P. To jest jeden ino brat. Ojciec w tym roku już nie żyje. Mama też mi jajek nie nosi. A co mogę o tym gołąbku? My w tamtym roku leciliśmy na północny zachód, później maraton na zachód, ciężkie. No i ten gołąbek 120 km. Zadzwonił mi klient, że leży jakiś gołąb na placu. Po blisku nie miałem kogo tam, to zadzwoniłem do Wieśka Młota i Wiesiek Młot go odebrał. Pociągnął se dwa młode,
i później pojechałem go odebrać, to powiedział, pokaż, no co ten gołąb osiągnął. No to weszliśmy na ostatni lot w 2018, siadł pierwszy, na ponad 10 tysięcy gołębi też na rejon. Parę czołowych ma, trzeci, piąty, na masę tysięcy, no. Kapitalny gołąb, zawsze go mogę, na niego liczyłem, zawsze go typowałem prawie do GMP. W tym roku do pierwszego wicemistrza Polski też. Choć już ma 5 lat, no. Przepiękny gołąb, 5-letni. Może jeszcze go rogi polatuje, jak dotrzyma, to go do rozpłodu dam, bo już... No, takiego, no, takich gołębi jednego ino mam z tej pary, no. Tak to wygląda. Średniej budowy samiec. Następnego gołąbka, co zaprezentuję, o numerze PL0153, 15 rok, 842. Wywodzi się od mojego przyjaciela i kolegi Tadeusza Pałki. Ta samica, no non stop, to jest taki robotnik mój. I z Brukseli konkurs też ma w tamtym roku. Kapitalne lata do tyłu liczona też do C kategorii bodajże, no, no w czołówce, w oddziele jako lotniczka. Z matki strony zaś się wywodzi od pruskiego Krzyśka z Marcela Sangersa z gołębi. A z Pałki Szymla kapitalne gołębie, bodajże, jak się nie mylę, u Woźniaka Sławka w tamtym roku brat oryginalny. 17 gołąb polski w G kategorii, z tej samej pary. Jedną wadę ta samica ma, co u mnie jeden gołąb, co jajek nie nosi. Nie wiem czemu, no wcale nigdy młodzika po niej nie pociągnął. Kapitalny gołąb. U Adama Mętla brat na 10 tysięcy na młody też siadł pierwszy. Kapitalne gołębie z Pałki, Szymlik. Ojca do dzisiaj mam. Super gołębie mi daje. Akurat jednego Szymla mam i niebieskie daje różne, bo mama była niebieska. To u kolegi niebieski gołąbie, u Woźniaka Sławka. To był drugi lotnik bodajże w G kategorii okręgu Katowice i 17 gołąb polski. Siostra tego gołębia. Też 5-letnia na drugi. Ten gołąb będzie do końca, bo i tak jajek mi nie nosi, to do końca go będę eksploatował. Roczne gołębie od córki. W tym roku mistrza rocznymi zrobiła, w tamtym roku mistrza na rejon, 400 hodowców na młode zrobiła, kapitalne. Tu na przykład trzymam prezent od Tomka po jego Sangersie, kapitalny gołąb, też super w tym roku siadał. Brata jeszcze go mam, jednego w rozpłodzie. Tu jest półsiostra moja, 01, 6101, najlepszy gołąb polski, waj w B. Tu muszę zaprezentować może gołębia. Mnie kolega prosił, wysłał mi 4 gołębie. Co mogę powiedzieć, ten gołąb to jest też z Hurikana. Jakby wnuk Hurikana, wnuk. To mogę powiedzieć, na 10 wkładań jako roczny 9 konkursów szpicowych. Kapitalny gołąb, DV. I drugą DV-kę mam kapitalnie. I w tym roku z tych samych gołębi u córki 5x5, bodajże 5. czy 7. lotnik oddziału na młode. Z tych samych gołębi. To jest wnuk, jak się nie mylę, Hurikana. Za to te Hurikany u mnie widzę, że się sprawdzają i w tym roku już do rozpłodu kilka sobie tam wnuka szóstki od Jarka Grzankowskiego se przyniosłem, bo no, u mnie widzę, zdają egzamin już te gołębie. No, kapitalny gołąb z Niemiec. Prezent od szkolnego, w tym roku szkolny kapitalnie poleciał, szczególnie w tych sprintach młodych. Z tego co wam, młodych je pierwszy, waje pierwszy. No i prezenty mam. Jeden, tu jest samiec, bodajże brata ma. Super gołębi, no. A może tu samica się schylę? Ta samica na 3800 gołębi w tym roku, bodajże w oddziele siadła druga i dziesiąta. Kapitalna leży w ręce. Super gołąb. No zaznaczam, lotowałem te gołębie do 300. Bo to są typowo takie sprintery. Wiadomo, dalej nie wiem, na drugi rok może spróbuję je dalej lotować. I tak to wygląda, koledzy. Na drugi rok myślę, że to dwulatki będą. To siła tu będzie, taki 22-letnik tu jest
No myślę, że to na drugi rok robotę będzie robić, bo 80% to prawie wszystkie 500 zaliczymy. Po dwie 500 albo coś. A maratony nie dawają tych kolejnych. Na pewno mi się oddzięczą w 2021. O tym gołąbku co powiem. Jest to, my się wymienili tymi gołębiami. A kto to, od kogo jest ten gołąb? PL 0384, 19 rok, 5040. Jest to no, prezent, razem wymieniliśmy się od Witka i Tatka Mocarskich, tegorocznych mistrzów Polski w C kategorii. Oni są pierwsi, ja jestem drugi. Kapitalny gołąb. Po najlepszym rozpłodowcu jej, to jest córka, co bodajże w C kategorii 7 z groszem w Poznaniu, sprzedali jakby siostrę czy półsiostrę do tego gołębia za chyba 150 tysięcy, z tego co wiem. No. To jest jej siostra, bo tamta samica to 7 z groszem w C kategorii miała złoto na olimpiadzie w Poznaniu. No. Lotowałem, ten gołąb dosyć mi się pokazywał. Już na drugi rok dwuletni, kapitalna, ciemne takie oko ma, przepiękne. Na drugi rok myślę, że zrobią robotę. No. W tym roku i tak jestem tak młodym i zrobili mistrza rejonu. Rocznymi zrobiły mistrza oddziału córki na Nikole Bugała. No to czego tu chcieć? No. Tak to wygląda. No. Trochę chłodno już jest, no gołębie już w końcówce bierzenia. 15 grudnia gdzieś rozdzielam gołębie, no. Praktycznie po wystawie okręgowej w Katowicach zawsze rozdzielam gołębie. Inni mają, nie wiem, może to też spowodowane jest z tymi wynikami. Nie wiem, jak jest dobrze w życiu, jak ja to mówię, jak jest dobrze nie kombinować, robić swoje, podawać swoje rzeczy i tego zdania jestem, no. Może to jest też spowodowane tymi wynikami. Są dłużej, moje gołębie są dłużej z partnerkami po lotach, no. Teraz już się nawet cele pootwierane sobie tam burczą, już jajek tak nie noszą, miska obrócona. Tak to wygląda u mnie. W każdym gołębiku, nawet rozpłodowym też tak. Tam 15 grudzień przychodzi, rozdzielam. Tak to wygląda u mnie, cały cyrk. Tego gołębika mam dwie córki w wolierze. Dwie córki jaguara. To jest... O numerze córka 38, 18, 08, a 07 córkę ma ta dziupałka ode mnie w prezencie. To jest bezpośrednio córka jaguara i mojej 6101. Niebieską mam, ta niebieska to pocisk, wygląda ta tu na karpiana. Kapitalny gołąb leży w ręce. U tatka pałki to miał być samiec, a się okazała przepiękna samica, siostra jej. Córka mojej najlepszej samicy 6101-16 i córka jaguara 6140. Tak to wygląda. Następnego gołąbka co prezentuję, to jak to mogę powiedzieć, to jest pocisk. To jest ojciec jaguara mojego wybitnego, kurwa, jak gołębia może i życia. Kapitalny gołąb o numerze PL 0164 oddział 0446, żebym się nie pomylił. 12 rok. Jest to prezent, raczej jest to no nie prezent, bo wtedy jeszcze Tadziu 8 lat temu wysłał mi 7 gołębi. Tadek mówi, poczekaj Piotrek, ja byłem w 2011 mistrzem okręgu Katowice, no i u tatka zamówiłem bodajże 6 albo 7 gołębi. Mówi, poczekaj, ja ci coś przyszykuję. No i przyszykował mi 6 czy 7 kapil. Każdy gołąb coś mi dał w życiu w lotowaniu, ale ten mi dał najbardziej dużo radości. Bo to jest ojciec jaguara. Jaguar był koloru niebieskiego, podobny nawet do niego i no oko miał matki glazer, a on ma takie czerwone. Kapitalny gołąb, on się wywodzi cztery babki, dziadkowie, najlepsze gołębie, jakie Tadek Pałka uchował w tym gołębiu są. Babka, trzech
Generał 1360, 1180, 4 gołębie, jakie to w tym najlepsze gołębie, pałki są włożone w tym gołębiu. Proszę, on siedzi non stop, teraz się kąpały, to wiadomo, kąpiel nie będzie, ale to proszę bardzo, kąpały się. On cały chodzi ten gołąb. Przed chwilą się kąpały, wylałem wodę, to trochę zmoczony jest. Kapitalny gołąb, no. No mówię, że się kąpały, to jest. Proszę bardzo. Prawnuki już super latają w Polsce. Z tego gołębia. Przepiękny gołąb. Może zaprezentuję jeszcze syna po nim, późnego. Następnego gołąbka prezentuję o numerze 6562-0266 rok. To jest 10-letnia córka Amana od Leszka Piersiaka. Kapitalny. Ona mi z innym samcem też wydała 854, 12 konkursów. Pierwsza na oddział, druga na oddział. Kapitalna samica. To jest mama mojego słynnego jaguara. Te gołębie akurat dwa kapitalnie spasowały. Ja miałem brata jaguara, lepszego i no przy takim ciężkim locie właśnie mi nie przyszedł. I był lepszy jeszcze niż jaguar jako roczny. Kapitalna samica. Jeszcze w tym roku on lata, to partner od niej to je bandzior, wszystkie cele tam lata i leje. Zamiast pilnować partnerki to tego, no i w tym roku no jedno dziecko uciągłem. Pokażemy później dzieciaka późnego z tej pary. Kapitalne, szczególnie piękne oko, nie wiem czy to kamera uchwyci. Kapitalne. On ma czerwone, ona glas, ale ciemny. Przepiękna samica. No. U Jacka Buchty w Bielsku już po tej matce, po ojcu innym. Kapitalnie dzieciak już siada. Przepiękne, przepiękne oko. Nie wiem czy to kamera, no. Glas, ale takie ciemne. No. Jeszcze szczydło to ma gołąb 10 lat. No mówię, przed chwilą kąpałem trochę to te. No. Ona nie wygląda, jakby miała 10 lat. Przepiękna samica. Zara dzieciaka późnego zaprezentujemy z tej pary. Brata jednego jaguara, co mam. Następnego gołąbka prezentuję o numerze 5431-0153. To jest, nie wiem co to będzie, powinien być samiec. Jaguar był niebieski, on nie nakarpiany. Ma te chyba ciemniejsze oko, w ojca chyba się wdał. To jest pięć lotek ma do rzucenia. To raczej będzie samiec, wiadomo, jeśli się spierzy, to będzie może pocisk. Ten gołąb siedzi w wolierze i w wolierze zostanie. Kapitalny gołąb. Jedyny dzieciak w tym roku tej pary. Oryginalny brat jaguara. Na tego gołębia miałem dużo chętnych, ale wystarczy. Niech zostanie, dzieci se pociągnę. Dwie córki jaguara, imbret zrobię. I tak to wygląda. Myślę, że będę z tego gołębia miał pociechę jeszcze w życiu. Późny gołąb pierzy się. Na drugi rok będzie do parowania zdolny. Tak to wygląda. Jeszcze może na koniec zaprezentuję matkę mojej 6101 i następnego gołąbka prezentuję o numerze 1817, 14 rok, 0166. To jest gołąb, który sam latał jeszcze. Był bodajże, jak się nie mylę, na 8000 drugi z 500 na rejon. To jest matka mojej najlepszej samicy Polski, co była waliczona i w B kategorii. 6101, w A kategorii miała 0,80 i w B kategorii 0,88. Nie wiem do tej pory, jak ta nowa kategoria weszła, raczej te nowe liczenie, to chyba lepszego gołębia w A i w B nie było w Polsce. 01 mam, to jest matka, ta matka się wywodzi po moim starym smagale. Mam go już w tym roku nie płodzi, chodzi jak kaczka, już wiekowy gołąb, 16 lat w tym roku ma.
A matką tego gołębia to jest płowa od Grimmego Haralda. Kapitalna samica, robiła też 12-11 konkursów.